Hej kochani, witam was bardzo cieplutko na moim kanale w kolejnym odcinku zdrabkowym. Mam tutaj już prawie ostatnie zdrabki, chyba już trochę mi zostało na jeszcze jeden odcinek. No i muszę to zrobić w tym tygodniu, gdyż w przyszłym tygodniu jadę do Polski. Jadę tym razem na Podkarpacie do mojej siostry. No i też tam mam zamiar wymienić zdrabki i zakupić też sporo nowych. I tutaj jeszcze pytanie do was, czy wiecie coś o jakichś nowościach? Czy znacie jakieś szczęśliwe zdrabki, których powinnam najwięcej zakupić, które najbardziej lubię? Które byście chcieli widzieć na moim kanale? Oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście chętnie się tutaj do was dostosuję, poczytam wasze odpowiedzi. No i zakupię najwięcej tych zdrapek, które wy mi polecacie. Ale zanim pokażę wam zdrapki, pokażę wam też te okulary, o których wam wspomniałam, że chyba zrobię z nimi konkurs, o ile byście chcieli. Właśnie pokażę wam, czy komuś się one spodobają, czy byście z nimi chcieli konkurs. Ja je zamówiłam, bo miałam taką możliwość od firmy Firmo, które się w sumie już nieraz pojawiały na moim kanale, co jakiś czas się do mnie odzywają, mogę sobie tam jakieś okulary wybrać. Ja okularów nie noszę, nawet tych zerówek jakoś nie potrafię, więc postanowiłam, że mogę się z kimś tutaj podzielić. No i zobaczcie, one przychodzą w takim tutaj opakowaniu, mamy ten właśnie woreczek. Mamy też taki tutaj przyrząd do ustawiania, no wiecie, tych szerokości oprawek. On się tutaj nie chce sfokusować, może tak wam pokażę. No ale dobra, to nic ciekawego. No i one też przychodzą w takim bardzo ładnym tutaj opakowaniu, takim sztywnym, więc nic się z nimi też nie dzieje. W środku mamy też bardzo ładną ściereczkę do przecierania. I właśnie tym razem dostałam szarą, zazwyczaj była biała. Myślę, że szara znacznie lepsza. I tak się prezentują te okulary. To są zerówki. Zobaczcie, takie tutaj kanciaste. Może wam pokażę na mnie, chociaż od razu wam mówię, że mi okulary w ogóle nie pasują. Zobaczcie, jak pani profesor. No aż się zaczerwieniłam. Więc tak, jeśli byście chcieli takie okulary, no to dajcie znać, a ja chętnie komuś z was je oddam. Zrobię może jakiś tam konkurs, jakieś rozdanie. Niedługo 20 tysięcy subskrypcji na moim kanale, więc z tej okazji mogłabym je komuś podarować, może też jakieś zdrabki, może jeszcze zrobię jakiś taki konkurs, gdzie więcej ludzi wygra, to znaczy osób, to znaczy ktoś z was. Może też kosmetyki, bo też mam ostatnio ich bardzo dużo przez te właśnie glossy boxy, więc tak, dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli okulary, czy byście chcieli zdrabki, czy byście chcieli kosmetyki, jaki konkurs bardziej wam by pasował, a ja oczywiście się tutaj po raz kolejny do was dostosuję. Odnośnie tych okularów, bardzo dobra jakość, bardzo niskie ceny. Pod filmem też dostaniecie linka, jeśli ktoś by chciał sobie zamówić jakieś inne, albo właśnie okulary korekcyjne, czy też przeciwsłoneczne. To wspominałam, że to są zerówki. Tak, ta firma ma do wyboru bardzo dużo różnych okularów, w bardzo niskich cenach, przesyłka bardzo szybka, chociaż biorąc pod uwagę, że z zagranicy do mnie chyba w 3 dni dotarła, więc tak, zdecydowanie wam mogę polecić tą firmę. Sama chyba sobie niedługo może zamówię jakieś przeciwsłoneczne, a te chętnie wam oddam, to znaczy jednej osobie z was. Więc tak, tak jak wspominałam, wszystkie linki macie pod filmem, a teraz szybciutko wam pokażę, jakie zdrabki przygotowałam na dzisiaj i muszę zmienić baterię, bo nagrywam na starej, nienaładowanej. I tak, dzisiaj będą zdrabki za 35 zł i mamy Multiforce za złotóweczkę, która coś nam się tutaj nie chce sfokusować. Też pisaliście mi pod zeszłym filmem, że jakieś zdrabki straciły ważność. Więc tak, pewnie się w przyszłym tygodniu o tym przekonam, jak pójdę do kolegi, który się okaże, że połowa jest nieaktywna. Ok, za 2 złote 5 razy kasa. Gdzieś tu była jeszcze jedna za 2 złote, a mianowicie pensja. 4 zdrabki po 5 złotych. Mamy ekstra pensję. Lucky 77. O, jakaś nowa wersja kolorystyczna pudełka czekoladek. I tutaj jeszcze rozbij bank. I ostatnia zdrabka, najdroższa na dzisiaj, to góra kasy. A więc kochani, jeśli jesteście ciekawi, czy te zdrabki pojadą ze mną na komunię do mojej siostry na Podkarpacie, to bardzo serdecznie zapraszam was do mojego stołu. Wspólnie się o tym przekonamy.
Ok, kochani, okulary na bok, zdrapki mamy tutaj przygotowane, oczywiście gapa, mam 3 baterie i wszystkie rozładowane, ale ta ma najwięcej procent, więc mam nadzieję, że dam radę. A my tu lecimy z pozdrowieniami na dzisiaj. No i oczywiście, jeśli ty chcesz się znaleźć na tej kartce w kolejnym odcinku, to wyraź swoją chęć w komentarzu. Dzisiaj mam całą listę i jako pierwszy zostanie pozdrowiony Piotr Wydrych, Nikola Nowakowska i Julia Marciniak. To są koleżanki czy tam przyjaciółki. Monika Potrzeba, Puszaniec 1337, Natalia AAN, Wiktoria Lisowska, Nekomi B, Marta Młynarczyk, Bożena Wojciuk, Joanna i Martyna, Nina 2, Adam Wojtuń, Małgorzata Śmi, Aleksandra Ulatowska, Natalia Wacławiak, Piotr Karpeta, Zdrapkowa Brygada Adasia i mamy Ral TV i Makeupowski. Bardzo serdecznie się te osoby pozdrawiam, a my lecimy ze zdrapeczkami. Muszę się trochę tutaj pośpieszyć, bo tam mi się w piekarniku zebra piecze. Ostatnio mnie coś tak naszło na wypieki i jednego dnia zrobiłam pieczone ziemniaki, drugiego dnia pieczony, znaczy się chleb upiekłam taki w garnku, no a dzisiaj przyszło mi piec zebrę. No i jeśli byście chcieli jakieś właśnie może filmy z gotowania, to też dajcie znać. Oczywiście bardzo chętnie się do Was dostosuję. A my lecimy tutaj z najtańszą zdrapką na dzisiaj. Mamy multiforce, nożnik razy 1. No i szukamy 3 tych samych kwot. 4, 2, 12 i 2. Niestety wszystkie inne. 25 tysięcy. Stówka. No i stówka, więc niestety najtańsza zdrapka pechowa. To mam akurat od koleżanki zdrapki i one są niezbyt dla mnie szczęśliwe. Zobaczymy, jakie będą te od mojej siostry z Podkarpacia. O, dajcie znać, czy jest tutaj ktoś z Was właśnie z Podkarpacia. Ja jestem z Pomorskiego, też na P, ale całkiem drugi koniec Polski. No i lecimy. 26 i 19 to wygrywające liczby. No i jak na razie nikt tutaj nie widać. 14 wygrane nam nie daje i 27 też nie. Literki kontrolne inne, więc druga zdrapka również pechowa. Lecimy z pensją. Tutaj wygrywające liczby to 24 i 34. No i lecimy. 11 pechowo. 31 niestety troszeczkę za nisko. Pierwszy raz napis pensja. 26. Kiedyś te pensje były dla mnie szczęśliwe. Tym razem, jak widzicie, niezbyt. I tutaj też pechowo. Gdzie są inne literki kontrolne? O, tutaj. Więc widzimy, że są niestety inne. O, a zobaczmy teraz pensję za 5 zł. Może Ty będziesz dla nas bardziej przychylna. 21, 9, 33 i 17. Zaraz mama ma do mnie dzwonić, więc tutaj nasłuchuję, czy w drugim pokoju nic do mnie nie dzwoni. 7, 15, pół, 132 oczko za nisko, jedynki nie mamy, trzydziestki nie mamy. I drugi rządek, 34 oczko za wysoko, ekstra pensja, 29 nie ma, 16 oczko za nisko i 23 też nie mamy i po raz kolejny literki kontrolne inne. Czwarta zrabka już przegrana, zostały nam dalej też 4, no i zobaczymy. Rozbij bank. Tutaj 7, 24 i 33. O, i tutaj jeszcze 27 to wygrywające liczby. No i szukamy ich tutaj. Szósteczka, no niestety oczko za nisko, 150 tysięcy było blisko. 22 nie mamy, 8 oczko za wysoko, 23 nie ma, o jest 33 i jest pierwsza wygrana w dzisiejszym filmie. Fajnie, bo ostatnie dwa odcinki były na pusto, więc dzisiaj chociaż ta piąteczka nam tutaj uratowała dzisiejszy odcinek. 26 oczko za nisko i tutaj jeszcze 17. Literki kontrolne SSS i nam potwierdzają, że mamy tutaj 5 zł, więc jedna chociaż zdrapka nam się zwróciła. Teraz może kolejna zielona, Lucky 77, zasady te same, wygrywające liczby 35, 22, 20 i 16. No i co? Czy tutaj też coś będzie? Trzymajcie kciuki. 29 pusto, 34 oczko za nisko, 11 nie ma, 17 oczko za wysoko i 21 również oczko za wysoko. Drugi rządek, 18, 36 oczko za wysoko,
ósemki nie ma, 24 nie ma i 23 również oczko za wysoko, więc pusto. Dwie zdrabki do końca dzisiejszego odcinka, mamy pudełko czekoladek. Zdrabka pachnąca czekoladą, którą znacznie gorzej się drapie. O, oczywiście jak zwykle w bonusie, znaczy w lucky, zapomniałam o bonusie. Mamy kwiatek, a tutaj trzeba było znaleźć biedronkę. Ale nam już tutaj powiedziały literki kontrolne, że nic nie będzie, więc lecimy z pudełkiem. Gra pierwsza, tutaj musimy znaleźć dwa identyczne symbole w danej grze, a my mamy tiramisu i serce. Pusto. Pamiętam, że tamta wersja kolorystyczna była dla mnie bardzo szczęśliwa. Cały czas jakieś wygrane po 15, po 25 zł. No a jak będzie w tej? Jak na razie niezbyt. Tiramisu bokało, gra piąta, serducho i nugat, precel i mleczna. No i gra siódma. Czy ty będziesz szczęśliwa? Nie będziesz, bo mamy precla i miętę. O, mamy dwa migdały i mamy 5 zł, więc druga zdrabka dzisiaj nam się zwróciła. Fajnie, w końcu jakieś wygrane. Więc tak, 10 zł już dzisiaj mamy. No i została nam ostatnia zdrabka na dzisiaj. Góra kasy za 10 zł, najdroższa zdrabka w dniu dzisiejszym. No i wygrywające liczby to 25, 28, 45, 17 i 22. No i lecimy. Czyżby tutaj była jakaś fajna wygrana? Oby, trzymajcie kciuki. 41. Oczywiście muszę Was tutaj też zaprosić na mojego Instagrama, tam codziennie coś się dzieje, codziennie właśnie jakieś posty, jakieś przepisy, więc jeśli macie ochotę, to bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Dorothy.m się tam nazywam. A my lecimy z drugim rządkiem, ósemki nie mamy. 40 pusto, 49 nie ma. 21 oczko za nisko i 37 nie mamy. Połowa za nami, lecimy z drugą połową, 29 oczko za wysoko, 43 pusto, 33, myślałam, że mam, ale nie mam, 22 było, 26 oczko za wysoko, zobaczcie, jak byliśmy blisko, 16, znowu było blisko pół miliona, ale niestety nie ma nic. I ostatni rządek, 18. Znowu oczko za wysoko, więc pewnie nic nie będzie, bo zawsze Wam powtarzam, że jak tak bliziutko krążą te właśnie oczko niżej, oczko wyżej, to raczej nic tam się nie trafia, ale mamy tutaj jeszcze trzy ostatnie szanse. 31 pusto, 34 nie mamy i ostatnia szansa, 23, niestety oczko za wysoko. Sprawdźmy literki kontrolne, gdzie one są ukryte, tu ich nie widać, D, R i Y, no i niestety tyle zdrapek w dzisiejszym filmie wędruje do śmietnika, a nam się udało wygrać w pudełku czekoladek i w Rozbij Bank po 5 zł, więc dzisiaj dyszka do nas spadła. Okej, kochani, jeśli ten odcinek Wam się podobał, no to zostawcie kciuka w górę, dajcie znać właśnie co z tymi konkursami. No i oczywiście jeszcze raz Was zapraszam na stronę Firmo, jeśli byście chcieli przed latem wybrać sobie jakieś super fajne okulary. Może Wam tutaj jeszcze szybciutko pokażę te, bo może będzie je lepiej widać właśnie gdzieś tutaj na stole. O tak, z przybliżenia, zobaczcie, takie kanciaste zerówki z złotymi oprawkami. Więc tak, dajcie znać, czy ktoś z Was byłby chętny, aby je tutaj ode mnie otrzymać. A ja się teraz z Wami żegnam, życzę Wam wszystkim miłego weekendu, do zobaczenia wkrótce, buziaki, pa, pa!